W moim ostatnim materiale dotyczącym Manhunt Community postawiłem tezę mówiącą, że przeprosiny twórców omawianych w moich filmach były nieszczere i były jedynie próbą ratowania własnego wizerunku. Niestety reakcja owych twórców na ten film oraz ich późniejsze zachowanie potwierdziły całą tezę, gdyż zachowanie omawianych twórców wróciło do takiego samego stanu, jaki był przed wszystkimi materiałami dotyczącymi Manhunt Community. W tym filmie omówię temat pewnej tajemniczej osoby, która ostatnio zaczęła się udzielać w tym temacie, odpowiem twórcy Carol Gaming na stanowisko dotyczące całej dramy, udzielę nowych informacji w sprawie znęcania się nad 14-letnim Kacprem K przez oskarżonych przeze mnie twórców oraz wspólnie z innym twórcą Manhunt Community omówimy temat najtoksyczniejszego twórcy tej społeczności. Zapraszam do oglądania. Na początku wychodziłem z założenia, że film Powrót Manhunt Community miał być ostatnim materiałem dotyczącym tej patologii, jednak duża ilość informacji, jaka została mi udzielona oraz powracająca wysoka toksyczność twórców tego community sprawiła, że widzicie ten materiał. Jeśli oglądaliście moje poprzednie trzy materiały, wiecie już, że Carol Gaming został oskarżony o znęcanie się na 14-letnim Kabaku w internecie oraz likowanie jego danych osobowych poprzez podawanie ich na swoich transmisjach live oraz w dotacjach wysyłanych większym youtuberom. Po moim ostatnim materiale, w którym postawiłem znak zapytania nad szczerością Karola, twórca zdecydował się na już usuniętą odpowiedź zawartą na swojej karcie społeczności. We wpisie Carol Gaming napisał, że film Powrót Manhunt Community był stworzony jedynie w celach zasięgowych, ponieważ moje zasięgi podupadły. Zresztą o utworzenie owych materiałów pod zasięgi zostałem posadzony już przez wszystkich twórców Manhunt Community, których winy omawiałem w moich filmach. Jeszcze przez tego kolegę Carola Gaminga. Zresztą uważam, że niesamowite jest to, jak szybko przeprosiny skrucha i niesamowity żal omawianych przeze mnie youtuberów zmienił się w atak pełen pomówień skierowany we mnie, dla przykładu Carole Gaming czy też Blood. Według stanowiska Blooda nieważne jest to, co zawierają same materiały pełne dowodów na to, że między innymi on znęcał się nad dzieciakiem w internecie i da tą całkowitą wartość, gdyż jego zdaniem filmy są tworzone dla zasięgu. Śmieszna jest także zmiana o 180 stopni z zachowania Blooda dotycząca moich poprzednich materiałów. Twórca najpierw pisze, że wykonane są one dobrze i rzetelnie, a następnie kompletnie przeczy swoim słowom. Twórcy poczuli poparcie pozostałych osób, które oskarżyłem, i wspólnie zaczęły atakować moją osobę, jeszcze niedługi czas temu potocznie mówiąc, przepraszając na kolanach. A wracając do sprawy zasięgów, już od samego początku filmu Powrót Manhunt Community przedstawiłem film jako analizę zmian następujących w społeczności manhuntowej po miesiącu od wcześniejszych dwóch materiałów. W tym filmie postaram się przeanalizować aktualną sytuację, w jakiej znajduje się te community oraz omówić zmiany, jakie nastąpiły w nim w przeciągu ostatnich tygodni. Żeby stworzyć taki film, musiałem odczekać pewien okres czasu, by jakkolwiek przedstawione zmiany mogły być widoczne i bym miał możliwość odtworzenia ich w moim materiale. Jeżeli tworzyłbym takowy materiał po przykładowo tygodniowym odstępie od poprzednich dwóch, zmiany w Manhunt Community nie byłyby jakkolwiek zauważalne. Dodatkowo miesięczny okres czasu był mi najprościej potrzebny, by zebrać wystarczającą ilość informacji, by stworzyć ten materiał. Gdybym wypuścił go przykładowo dwa tygodnie wcześniej, nie miałby on sensu, gdyż twórcy, których przywołałem w tym filmie, tacy jak Adux, wtedy jeszcze nie wrócili do swoich internetowych działalności, a ilość informacji, którą bym przedstawił, byłaby po prostu za mała. Podsumowując, film nie został wypuszczony dlatego, że po upływie miesiąca od materiałów o Manhunt Community spadły mi zasięgi, tylko dlatego, że potrzebny był mi pewien okres czasu na zdobycie wystarczających informacji oraz samo nakreślenie się zmian w tej społeczności. W odniesieniu do całościowego bezczelnego zachowania Karola w stosunku do mojej osoby, przypomniałem mu w komentarzu pod jego postem, kto był jedną z osób, która wspierała go w momencie, gdy twórca miał problemy zdrowotne. Nigdy w życiu nie oczekiwałbym za coś takiego jakiejkolwiek formy odwdzięczenia, gdyż takowe wsparcie jest zwykłym ludzkim zachowaniem. Jednak okazywany brak szacunku oraz szydzenie z mojej osoby po moim odejściu z internetu jest bardzo niemoralnym zachowaniem Karola w stosunku do osoby, która jakiś czas temu go wspierała, o czym postanowiłem przypomnieć twórcy w sekcji komentarzy. Karol stwierdził, że omijałem kontakt z nim, gdyż bałem się jego osoby, a następnie mi grozi. Niestety nie jest to prawda, skontaktowałem się z ludźmi z twojego otoczenia w celu poinformowania ich o twojej szkodliwej działalności. Kontaktowanie się bezpośrednio z tobą, poinformować ci o tym, co mówisz, nie miałoby jakiegokolwiek sensu. Po niedługim czasie wpis został usunięty, a na jego miejscu pojawił się kolejny. Post jest kolejną próbą naprawienia swojego wizerunku, jednak zawiera on dużą ilość kłamstw, którą mam zamiar teraz omówić. Na początku Karol przyznaje się do znęcania się nad Kabako. Później twierdzi, że przepraszał za całą sprawę już rok temu, co jak udowodniłem w filmie Grzechy Manhunt Community nie miało znaczenia, gdyż po owych przeprosinach Karol dalej gnębił Kacpra K. Następnie twórca pisze, że dowód przedstawiony przeze mnie na to, że Karol dalej znęcał się nad Kabako, był jedynie niewinnym incydentem, który, uwaga, nie zrobił krzywdy ofierze. A z mojej strony było to jedynie żałosne szukanie argumentu na siłę. Karol twierdzi, że przeprosił już rok temu, ale to, że dalej znęcał się nad ofiarą, było już niewinnym incydentem, który nie zaszkodził ofierze. Uważam, że jest to najgorsza możliwa forma wytłumaczenia, która jest jedynie nieudolną próbą ratowania swojego wizerunku ze strony Karola. A tym bardziej przedstawienie tego zjawiska, czyli zjawiska znęcania się jako niewinny incydent, jest najlepszym przykładem na brak minimalnej skruchy ze strony Karola. Następnie Karol po raz kolejny przeprasza za znęcanie się nad twórcą, mimo tego, że jeszcze linii
Dominikę postu przed, nazywał dalsze znęcanie się nad nim po przeprosinach niewinnym incydentem. W dalszej części twórca stara się wybielić Sasiasa z tego, że rzydzenie z mojej osoby z jego strony było także niewinnym śmianiem się, nie zawierającym złych intencji. Nie chcę przedłużać tego materiału, więc osoby nieznające sprawy odsyłam do filmu Grzechy Manhunt Community, w którym dokładnie omówiłem prawdziwe intencje Sasiasa w tej sprawie. Co więcej, Karol w tym momencie stara się wybielić Sasiasa ze sprawy, mówiąc, że jest on niewinny, a w czerwcu, gdy napisał on do mnie na Messengerze, donosząc na Sasiasa, że jest on osobą, która najmocniej ze wszystkich szydziła z mojej osoby. Te dwie wypowiedzi są swoim całkowitym przeciwieństwem oraz zaprzeczeniem. Następnie Karol pisze, że moja reakcja na szydzenie z mojej osoby wyraża brak dystansu do samego siebie, gdyż były to jedynie żarty. Żarty na naprawdę niesamowitym poziomie, takie jak budowanie kurców w Minecrafcie z tabliczkami z moim nickiem. To są te niewinne żarty, które nie mają na celu nikogo urazić. Dodatkowo sam Karol odpowiada na moje zarzuty chyba kompletnie ich nie analizując, ponieważ sam pisze, że jako twórca muszę się pogodzić z tym, że pewna grupa osób może się po prostu ze mnie śmiać. Jednak właśnie we wszystkich tych materiałach mówiłem o tym, że hejt, cyberprzemoc oraz podkreślam, szydzenie ze strony tej grupy twórców doprowadziły do upadku Manhunt Community, ponieważ twórcy boją się rozwijać, między innymi pokazując twarz lub tworzyć więcej filmów, bo najprościej boją się naśmiewania, jak ze mnie lub Kabako. Ja nie będę ukrywać, no bo wtedy była właśnie ta akcja z Kabakiem, no i bałem się, no bo jak jest jakieś grono osób, które się śmieje z jednej osoby, no to nie wiadomo jak zareagują na ciebie. No ja pamiętam, że inni twórcy, pamiętam, że na pewno Kangs nie chciał pokazywać, to pamiętam, że Kangs nie chciał pokazywać. No i po prostu twórcy w momencie się po prostu nie nagrywali w ogóle z kamerką, po prostu nie pokazywali twarzy, po prostu bali się. Karol stara się usprawiedliwić swoje niemoralne zachowanie tym, że jest to normalne zjawisko w internecie. Następnie Karol odnosi się do tego, że w całą sprawę zamieszałem jego rodzinę oraz podpieram się tym, że wspierałem go w chwili, gdy miał problemy zdrowotne, jednak ten temat omówiłem już chwilę wcześniej. Dnia 2 sierpnia na serwer Discord mojej grupy twórców, czyli Team One to Dine, wiadomość napisał użytkownik Oniku UHC Fuzja, który zarzucił mi korzystanie z multikon w celu zwiększania swoich zasięgów. Ten sam zarzut w moim kierunku padł także ze strony wcześniej omawianego Karola oraz Mibexa i Bluda, czyli innych twórców oskarżonych przeze mnie o znęcanie się nad Kacprem K. Do tego zarzutu odniosę się w innym filmie, gdyż temu tematowi chciałem poświęcić całkowicie inny, odrębny materiał. A w celu zdobycia odpowiedniego materiału dowodowego w tej sprawie potrzebuję zdecydowanie więcej czasu, więc na to musicie jeszcze trochę poczekać. Wracając do UHC Fuzji, jest to całkowicie nowa postać w sprawie Manhunt Community, która pojawiła się całkowicie znikąd. Jednak, czy aby na pewno taka nowa? Podczas wykonywania researchu wraz z Darekiem wystawiliśmy pewną bardzo ciekawą konkluzję, którą chciałem wam teraz przedstawić. Discordowe konto użytkownika UHC Fuzja powstało dnia 1 lipca 2023 roku, czyli niecały dzień po tym, gdy jedna z osób oskarżona w moim filmie o znęcanie się nad Kacprem K, czyli Skryty, zmienił swój nickname w Minecrafcie. Nick Skrytego został zmieniony 30 lipca o godzinie 22:36, czyli jedynie 1,5 godziny przed 1 lipca, czyli dniem, kiedy powstało konto Discord UHC Fuzja. Dnia 19 lipca na koncie Minecraft Premium z ukrytymi poprzednimi nickami ustawiono nick UHC Fuzja. I tak jak wyglądało to konto przed ustawieniem tej nazwy użytkownika oraz przed ukryciem poprzednich pseudonimów, poprzednie konto premium Karola znikło całkowicie z Name MC, a po wpisaniu jakiegokolwiek z nicków twórcy otrzymamy jedynie wiadomość, że rezultaty wpisanego hasła zostały ukryte przez użytkownika. Niki, jak i całe poprzednie konto Karola jest ukryte, tak samo jak ukryto poprzednie niki UHC Fuzji. Co więcej, ilość nicków, jakie posiadał Karol, idealnie zgadza się z ilością ukrytych nicków na koncie UHC Fuzji. Jeśli myślicie, że to koniec, to nic bardziej mylnego. Jeśli spojrzymy na konta obserwujące UHC Fuzję, możemy zobaczyć użytkownika o nazwie Kosorek. Kosorek, który jest byłym członkiem dawnej ekipę Karola. Jeśli wejdziemy w profil Kosorka w sekcji obserwowanych, widzimy wszystkich członków dawnej ekipy Karola, bez samego Karola oraz jeszcze jedno konto, czyli UHC Fuzja. Czemu Kosorek miałby obserwować wszystkich członków dawnej ekipy, poza jej liderem oraz jakąś randomową osobą? Kolejnym z argumentów jest to, że sam UHC Fuzja posiada rangę twórcy na serwerze S2 No Rules, mając na tą chwilę jedynie 9 subskrybentów, także nie tworzą żadnych treści z tego serwera. Taką rangę posiadał Karol Gaming na swoim dawnym koncie. Dla wyjaśnienia, ranga mini YouTuber zmieniła swoją nazwę na media. Na podstawie zebranych argumentów można wysnuć teorię, że UHC Fuzja jest tak naprawdę samym Karolem lub Skrytym, albo nawet dwoma osobami tworzącymi na jednym koncie. Warto rzucić także okiem na samą nazwę UHC Fuzja. Fuzja będąca terminem określającym dobrowolne połączenie się co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jedno. To nie brzmi podejrzanie? Dobra, widzowie, nie będę się z wami dłużej zgrywał. UHC Fuzja to po prostu Karol. I czekam teraz na wyjaśnienia, że Karol tak naprawdę sprzedał swoje konto premium UHC Fuzji albo coś w tym stylu. A nie, no to też już za późno, gdyż przyznał się on, że jest UHC Fuzją, podpierając się tym, że tak naprawdę słabo się z tym krył. Nie powiedziałbym, jeśli pisał, że nie miał on kontaktu z samym sobą od około tygodnia. Przedstawiał samego siebie w trzeciej osobie. W chwili, gdy Karol zorientował się, że wiemy, że jest UHC Fuzją, zdecydował się zmienić strategię i zmienił nazwę swojego kanału na UHC Fuzja. Warto zwrócić uwagę na hipokryzję Karola, który zarzuca mi podpieranie samego siebie, używając multikont, samemu robiąc ten czyn, który mi zarzuca. Karol Gaming musiał posunąć się do bronienia samego siebie z multikonta na serwerze Team One to Nine Core. A mimo tego, że swoje wszystkie argumenty w filmach podpieram materiałami dowodowymi, wypisuje innym twórcom, że kłamie, pomawiając mnie. Samemu bez przerwy kłamiąc. Kończąc temat
UHC Fuzji, czy jak to woli Karola Gaminga oraz Skrytego, zostawiam wam kilka zabawnych screenshotów. Kilka dni temu Karol opublikował posta, w którym żali się, że ludzie zrobią wszystko, by go zniszczyć. Przepraszam bardzo, jednak pisze to ten sam twórca, który wkleił twarz 14-latka na jego mężczyznę i rozsyłał to po znajomych. To, że ktoś omawia to, jak bardzo złe rzeczy robisz i pokazuje to nieświadomym ludziom, nie znaczy, że chce cię zniszczyć. Jeśli już ostatecznie omówiliśmy temat Karola, chciałbym powrócić do tematu grupy twórców, która znęcała się nad 14-letnim Kacpem, co szczegółowo omówiłem w materiale Co zniszczyło Manhunt Community. Omówiłem tam znęcanie się nad chłopakiem ze strony Karola, Bluda, Mibexa oraz Skrytego. Poprzez nieposiadanie w tamtym momencie wystarczających ilości dowodów, nie omówiłem tematu pewnego twórcy, który także przyłożył swoją cegiełkę do tej patologii. Mam na myśli twórcę o niku Graceusz. Graceusz naśpiewał się z Kabako podając jego nazwisko, jednak tu nie kończy się problem, ponieważ twórca w swoim discordowym statucie posiadał hasło ukazane wam teraz na ekranie. A teraz, mimo nagłośnienia całej sprawy dotyczącej likowania danych osobowych Kabako, 1 sierpnia Graceusz planował zlikowanie danych kolejnej ofiary. Wszedłem także w posiadanie większego materiału dowodowego w postaci ukazanych w tym momencie na ekranie screenshotów dotyczących znęcenia się nad Kabako. Kolejnym z twórców, którego zachowanie omówię w tym materiale, jest Mibex, który tak samo jak Karol przeprosił po ujawnieniu przeze mnie dowodów na to, że znęcał się nad Kabako. Późniejsze zachowanie Mibexa oraz usunięcie przeprosin zweryfikowało, że nie było to szczere, a dalsza aktywność Mibexa, m.in. w sekcji komentarzy, tylko potwierdziła całą tezę. Ale do tego odniosę się zaraz. Na początku przyjrzymy się odniesieniu Mibexa do zarzutów znęcania się nad Kabako. Jak ja tam prawie nic nie robiłem. Mibex mówi, że prawie nic nie robił w tej sprawie, co niektórzy mogliby uznać za prawdę, gdyż w moich filmach ukazałem początkowo jedynie te screenshoty. Jednak owe zrzuty ekranu nie są jedynymi dowodami obciążającymi twórcę, gdyż pomijając te screenshoty, Mibex także rozsyłał zdjęcia Kabako, wyśmiewając się z niego. Oraz w taki sam sposób wyśmiewał się z innej osoby, czyli vlogiego, którego poprzerabiane i poprzekręcane zdjęcia wysyłał dla, jak pisze sam Mibex, odstresowania się. Po wiadomościach Mibexa można stwierdzić, że dla wyładowania swoich własnych emocji szydzi z innych i zachowuje się szkodliwie. Pod postem na społeczności Mibexa, zawierającym rzekome pełne żalu przeprosiny twórcy, zresztą już usunięte w celu zatarcia śladów po jakiejkolwiek szkodliwej działalności, na komentarz wspominający jedną z osób, które w bardziej znacznym stopniu przyczyniły się do znęcania się nad Kabakiem, Mibex zareagował w ten sposób. Osoba, która tak bardzo, jak pisze sam Mibex, żałuje swoich win, tym bardziej będąc świadom tego, co zrobił Blood, co napisał sam twórca, nie reagowałby w ten sposób na taki komentarz. Ciekawa jest też historia powstania samych przeprosin Mibexa, którą opowiedział mi Bug. Jeden temat? Odnośnie tych przeprosin Mibexa, no jego społeczności, bo ty mówiłeś, że wtedy byłeś z nim na voice chacie. Jak to wyglądało dokładnie? No to zaraz ci jeszcze napiszę do Keryla i potwierdzę ci to. Okej. To ogólnie wyglądało tak, że Mibex na początku bardzo chciał odpowiadać filmem i on nawet już pisał scenariusz i mi udostępnił ekran z tego, tylko no na to nie robiłem esezowanych. I właśnie wtedy na społeczności pojawiło się wpis, że jak nie chcesz porozmawiać o tej całej sprawie z Kacprem prywatnie, to porozmawiamy publicznie. Film zgaduję, żeby się pojawił. On by się pojawił nawet w tym samym dniu, kiedy, albo na następny dzień, kiedy ty wypuściłeś swój film. Czyli to był chyba ten pierwszy ten film. No tak. Ale przez to, że mu chyba z 15 minut tłumaczyłem, że to jest totalnie bez sensu i żeby tego nie robił, no to można powiedzieć, że no jeszcze trochę ma tą reputację, bo szczerze nie byłem zdziwiony, jakby on totalnie się skończył po drugim, nie? Film by był, gdyby nie ja, nie? I zaraz teraz też napiszę do Kariego. Bo to ogólnie wyglądało tak, że on chciał na początku robić film, który ci odpowiada, a nie przeprasza. Karel mu mówił, żeby przeprosił. Po filmie Powrót Manhunt Community, w którym oskarżyłem Mibexa o dalszą toksyczność mimo przeprosin, m.in. hejt skierowany w Aduxa, Mibex napisał, że były to jedynie niewinne żarty i nie miałem co powiedzieć na jego temat, więc ukazałem jedynie ten komentarz. To ogólnie wyglądało tak, gdy Adux dodał na społeczność, to pierwsze, na co ja na takie rzeczy piszę, patrzę bardziej na opis i na samą grafikę. No i ja wiem, że Darek urobił tą grafikę, nie? No a montował mu trailer Hashida, nie? W 4K. No tak. Sobie połączył fakty, że w sumie Adux jedynie co zrobił to nagrał Manhunta, a resztę robią mu jego ekipy, wiesz, nie? Jeżeli te zachowanie Mibexa z komentarzy nie wystarczy potwierdzeniu tego, że absolutnie nie żałuje i nie wyciągnął wniosków z zarzutów znęcania się, któremu postawiłem, przedstawiam wam dalsze zachowanie twórcy w sekcji komentarzy, które jest bezczelne. Pomijając to, że Mibex także mnie pomawia, ciekawa jest hipokryzja Mibexa oraz kłamstwa dotyczące jego twórczości, którą porównuje z moją. Mibex twierdzi, że nie ustawia filmów w przeciwieństwie do mnie, co jest kłamstwem. Nie! Mieraj. Ustój. Sześć. No ja ci... Dwa! W tym momencie przykładowo Mibek 3 czy 2 w chwili, gdy zostają mu jedynie dwa serca. Absolutnie nie chcę teraz używać ustawiania filmów jako argumentu, jednak jest to odpowiedź na to, że Mibex po pierwsze kłamie odnośnie ustawiania filmów, a po drugie wykazuje się dużą hipokryzją, oskarżając mnie o coś, co sam robi. Jednak gdy Mibek zostaje oskarżony o bycie hipokrytą, pisze, że jest to niezły żart. Jeszcze taka jedna rzecz.
On przecież sam ustawia filmy. Na przykład Manhunty. Mi też zarzucił ustawienie filmów i napisał, że on nie ustawia. On ustawia filmy? Napisał, że nie ustawia. Dlaczego się w sumie napisał, że nie ustawia? Napisał, że nie ustawia filmów. Skłamał w takim razie, no. No rozumiem. No ustawia, no i no, pamiętasz to, co ci ostatnio pokazywałem, tak, z tym 6 tak, tak, serc 2,5, no właśnie. W sprawie toksyczności Ibexa, pomijając samo znęcanie się nad Kabakiem, warto wspomnieć także niezwykłą toksyczność Ibexa do innych twórców, współtworzącym także z samym Ibexem. No je... to jest nie jest, je... jakiś jesteś? No chodź tutaj, tutaj bądź. No i masz, macie tu nie być! Patrz, Kerry ma... ja... ole k***a, je... pielony trolu, pan Alekso. Ale powód 2. Dla informacji, słowo 2 jest drugą zasadą regulaminu nagrywek Mibexa. Także zwrócę uwagę na samą fałszywość twórcy, gdyż sam pisał, że jesteśmy pogodzeni, a w chwili, gdy miałem rozmawiać z jego znajomym, czyli Buckiem, rozkazał on mu nagranie w ukryciu całej rozmowy. Ciekawe jest też proszenie Bucka o nagranie na mnie filmu, mimo że komej zgody oraz wcześniejszych przeprosin. Toksyczność Mibexa można także zauważyć w kierunku innych twórców Manhunt Community, głównie pochodzących z ekipy Trash, gdyż w chwili, gdy Aduk zwrócił zapowiedź filmu Cała Prawda o Kainksie, który w rzeczywistości był filmem, którym sam Kainks oraz Zwierniś dołączyli do ekipy Aduksa, pierwotnie Mibex zareagował w ten sposób, niezwykle ciesząc się z porażki Kainksa. Jednak gdy już ujawniono, że film ten wcale nie jest dramą robioną Kainksowi przez Aduksa, a jego dołączeniem do ekipy, Mibex wraz z innym twórcą, czyli Bloodem, z którym wspólnie dokonywali wcześniej takich rzeczy, są bardzo zawiedzeni i piszą, że Aduks się stoczył, dodając Kainksa. Gdyby była ta premiera, no bo wtedy była jeszcze miniaturka, że cała prawda o Kainksie i była jego główka na miniaturce, to ja powiedziałem Mibexowi, że będzie jakaś tam cała prawda o Kainksie i że dymy dymy, to on na to odpisał ze że w końcu, czy coś takiego. No i jak się okazało już, że jak się już odpaliła premiera, że to jest Kang z Zwierniśem dochodzą do ekipy, to Mibex zaczął mówić ze stylu, że Aduks się stoczył, że się zawiódł na Aduksie. A to chyba nawet tam jeszcze dodatkowo Blood pisał, bo ja pamiętam, że na tej premierze ktoś pisał, nie jestem pewien czy Blood, ale ktoś pisał. Zwierniś jeszcze rozumiem, ale że Kangs i wiesz, tak no, się zastanawiałem, tak, o co chodzi. To był Kang z takiej w ogóle nienawiścią. I właśnie każdy. Zastanawia mnie także reakcja Mibexa na jakąkolwiek zapowiedź kolejnego filmu komentary, gdyż od razu skontaktował się ze mną, a w chwili, gdy mu nie odpisałem, natychmiastowo pisał do Kabako, czy czasem film nie dotyczy jego osoby. Czyżby sam Mibex miał za uszami jeszcze więcej niż wiemy.